Zaczynając od początku, no Norman Park właśnie chciał walczyć na Fen, chciał walczyć z Mateuszem Rembeckim, teraz chce walczyć w formule uderzanej i no kompletnie nie wiem, z czego to wynika, jaki jest twój punkt widzenia na to. Ja rozmawiałem z Mateuszem, on oczywiście powiedział, że on chce z nim walczyć, ale no woli, żebyśmy się zachowujmy się jak prawdziwi faceci. Jeżeli wyzwał go w tej formule, to walczmy w tej formule. Za dużo jest tych zmiennych i on jest skory przystąpić na wiele rzeczy, które zaproponował Norman, jak catchweight, jak te rundy 3 zamiast 5, ale na to K1 już mówi. Znaczy, trzy zaraz zamiast 5, to nie była mowa w ogóle o 5 rundach. Aha, okej, dobra. Od początku rozmawialiśmy z Normanem o limicie wagowym 74 kg. No tak, i wiadomo, bo catchweight to wyklucza jest, tak. walkę mistrzowską, tak. Także nie widzę powodów, żeby to było 5 rund. Nie? Także nie było tematu 5 rund od samego początku. Aczkolwiek od początku rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o formule MMA i to właśnie na formułę MMA mamy z Normanem podpisany kontrakt. Mhm. To z czego to wynika? Dlaczego on w ogóle poszedł w to K1? Ja kompletnie za tym nie nadążam, to co dopiero kibice. Norman jest troszeczkę osobą taką nieprzewidywalną, dość często zmienia zdanie. I to jest, wczoraj zadzwonił do mnie z takim pomysłem, żeby bić się w K1, ale w rękawicach do MMA. I to nie było tak, że podjęliśmy jakąś decyzję, tylko ja mu powiedział, że się z tym prześpię i przemyślę. No, jedyne, co się zgodziłem, to na to, że Norman wyzwie za pośrednictwem mediów społecznościowych Normana Mateusza. Do walki. Także, Mateusza, przepraszam. Norman troszeczkę uprzedził fakty, bo powiedział, że jest zmiana, że walka będzie w takiej formule, także zmiany na tą chwilę nie ma. Ja powiedziałem Normanowi, że nie wykluczam takiej opcji, ale że jeszcze nic nie zdecydowałem, tak? Tak dużo też zależało od Mateusza, bo zależało mi na tym, żeby Norman bił się z Mateuszem, bo początkowo zgodził się na Mateusza, potem jednak zmienił zdanie. Stwierdził, że on może bić się z Rembeckim, ale jeśli tak, to tylko pas, ale to na następnej gali, bo teraz nie będzie w stanie zrobić limitu 70 kg. No dobrze, no to wiele osób zaczęło od razu spekulować. No skoro Norman chce K1, to być może próbuje obejść ten rzekomy kontrakt, który jeszcze ma z byłym pracodawcą. Nie, to nie ma nic wspólnego z kontraktami kompletnie, tak? Bo jeśli ktoś ma kontrakt podpisany z inną organizacją, to zazwyczaj organizacje MMA robią blokadę na wszystkie formuły. Takie jak K1 czy box, także tutaj kompletnie to nie ma znaczenia. Myślę, że to jest szalony jakiś pomysł Normana. Norman zaczął tutaj sobie kalkulować i wymyślać. No a jak to się wszystko skończy, to zobaczymy. Ja nie ukrywam, że w przypadku Mateusza Rembeckiego byłbym w stanie się ugiąć, bo zależało mi na tym, żeby Mateusz właśnie bił się z Normanem i tutaj bym zrobił wyjątek i żeby ta walka odbyła się w formule K1. Ale w rękawicach DMA, bo to też na swój sposób byłoby ciekawe, tak? No ale też nie pozwolę na to, żeby tutaj organizację stawiać pod ścianą, bo jeśli ktoś ma podpisany na kontrakt MMA, no to musi się być w takiej formule, jak rozmawiał od początku. No tak. A czy ewentualnie dla Normana Parka jest jakiś, jeżeli Mateusz nie przystanie na te warunki i Norman gdzieś tam, no po prostu nie znajdą tego złotego środka, czy jakaś jest alternatywa dla Normana, może ktoś inny w razie czego? Nie, no tak, tam nie, no dokładnie tak, no sami są inni przeciwnicy, tak? Z którymi rozmawiamy i to również bardzo ciekawi. Okej. No dobra. Także sytuacja jest rozwojowa. Norman jest nieprzewidywalny, cały czas jestem z nim w kontakcie, zobaczymy jak to wszystko się skończy. No tutaj uspokaję wszystkich, to zamieszanie to jest związane raczej z nietypową specyfiką osobowości Normana, a nie z jakimiś tam kontraktami, tak, z innymi organizacjami. Nie? Wręcz bym powiedział właśnie, że to Norman jest rozwojowy bardziej niż sytuacja. No i Norman jest bardzo rozwojowy. Może tak być, że na samym końcu będzie walczył z kimś na dwa nagie mecze. Żartuję oczywiście, to był taki żart sytuacyjny. No, mam nadzieję, że jednak wszystko się skończy tak jak należy i że walka odbędzie się w formule MMA.